Witam, witam. Czwarteczek, nie piąteczek, no bo jutro dwie walki na polskim gruncie, na Polsacie, walka Stanioch kontra Ford i gala Mateusza Borka w telewizji polskiej, jedna kontra drugiej. Akurat tak wyszło, to nie było planowane, kiedyś tak HBO i Showtime robiło, że tak wybijali się nawzajem, natomiast teraz wiadomo, że była przeniesiona walka Tomka Babilońskiego ze względu na planowane we wcześniejszym terminie Polsat Boxing Night 11. Także mamy dwie walki tego samego dnia, dlatego czwartek, dlatego sporo się dzieje. No, powód piątkowy jest też jeden, no bo jest taki jeden gościu, który się nazywa Janek Błachowicz, który walczy w sobotę i to akurat walczy w takich godzinach, gdzie można normalnie w Polsce oglądać, co jest oczywiście super. No nikt nie będzie i słusznie tutaj rywalizował z Jankiem Błachowiczem broniącym tytułu mistrza świata UFC, bo to byłoby medialne samobójstwo, a poza tym byłoby kompletnie, zupełnie bez sensu, więc gale są w piątek. Zdarza się to w Ameryce, zdarza się to w Polsce, zanim o tych galach. Dzisiaj krótko o tym, właściwie tylko jedna informacja, jeżeli słuchacie vlogi, to dla Was to nie jest żadna informacja, że będzie walka pod koniec roku pomiędzy Muratą i Triple G, bo mówiłem już o tym chyba miesiąc temu. Potwierdzenie 29 na sali 40 tysięcy ludzi. 29 to jest wtorek. Zobaczycie na DAZN. Jedna z wielu gal, które zobaczycie na DAZN, które są mega. No, w sobotę już jest walka, którą można zobaczyć z punktu widzenia polskiego. Ważna, no bo Mateja Coltera Richards, ale nie będziemy wyskakiwać, bo to w sobotę. Zaczynamy od piątku, czyli piątek jest... Zacznę od gali Tomka Babilońskiego, czyli od głównego. Nie będę się rozwodził na temat innych pięściarzy, bo nie będę udawał, że ich kariery śledzę albo ich doskonale znam. Nie będę ich tu rozpracowywał, bo to byłoby nieuczciwe w stosunku do Was. Nigdy tego nie robię. Natomiast z przyjemnością powiem na temat walki Stanioha z Fordem, bo na polskie warunki to jest walka inna niż wszystkie. No bo patrząc na papier, nawiasem mówiąc, patrząc na papier, bo w tym momencie wrzucam Wam Las Vegas, gdzie Stanioch jest faworytem w tym pojedynku. Nikt specjalnie nie wierzy w Forda. Pewnie ktoś zobaczył ostatni, jak to czasami bywa, czasami bokmacherzy tak robią, tam parę walk przegrał, ostatnią walkę Ford przegrał, Stanioch niepokonany. Pewnie ktoś na tej zasadzie doszedł do wniosku, że nieznacznym faworytem jest w tym pojedynku Łukasz Stanioch. Natomiast no, nikt nie zwrócił uwagi, że ta ostatnia walka przegrana przez Forda to była w Rosji mixed decision z gościem, czyli niejednogłośnym werdyktem sędziowskim przeciwko gościowi, który się nazywa Idygiew, który miał 17-0. Także nikogo to specjalnie, widzę, nie zainteresowało, bo patrząc brutalnie, na zim, dobrze przygotowany Ford powinien wejść, 3-4 rundy zobaczyć, co ten Stanioch ma do zaoferowania i gdzieś tak koło 7 czy 8 rundy po prostu tą walkę wygrać, bo widział 10 razy więcej, rywali miał również 10 razy lepszych. No natomiast to jest boks, to jest tak zwany idealny świat. W idealnym świecie, gdzie wszystko jest zgodnie z tym, co jest napisane, zakładamy, że jeden i drugi się fenomenalnie przygotował, sparingi były super, wszystko było super, to tak pewnie by ta walka musiała wyglądać. Natomiast wcale nie musi tak wyglądać. Wcale nie musi tak wyglądać, bo Łukasz Stanioch jest pewny siebie, pewnie myśli, że będzie w stanie trzymać na dystans Ryana Forda. I jeśli mu się uda, to kto wie, może ci bookmacherzy z Las Vegas mają rację tutaj. Natomiast ja nie wiem, jak tą walkę punktować, bo tak jak powiedziałem na początku, normalnie to jest przed czasem Ford. Ford i to łatwo, bo za duża agresja. Polscy pięściarze nie są przyzwyczajeni do agresywnych pięściarzy. To widzieliśmy wielokrotnie w różnych kategoriach wagowych. Polscy pięściarze nie lubią rywali, którzy atakują. Ford atakuje. Ford atakuje, bo on to umie robić. On się specjalnie nie umie bronić. Tutaj widzę jakieś tam szanse dla Stanioha, natomiast uważam, że Ford tę walkę wygra na punkty. Nie wygra jej przed czasem, natomiast wygra ją na punkty. Czy mi się podoba takie zestawienie? Ci, którzy znają moje vlogi, to wiedzą, że oczywiście, że mi się podoba, bo jest to takie, no nie powiem, że z motyką na słońce, bo nie będę robił z Ryana Forda jakiegoś killera, bo to żaden killer nie jest. Natomiast na polskie warunki,
na rywala, który ma zaledwie tyle walk, ile ma Łukasz Staniar, to jest jakiś tam killer. To co do tego chyba nie ma żadnej wątpliwości, dlatego patrzę na to, jestem bardzo ciekaw, jak to mentalnie zniesie Łukasz Stanioch, jak sobie da radę z gościem, który będzie mu siedział na tak zwanym grillu, czyli będzie mu siedział na twarzy przez cały czas, będzie lubił jakiś taki brudny boks, bo czasami taki boks Ryan Ford lubi i jest w tym bardzo dobry. Ja powiem tak, no Stanioch nie miał kiedy się tego nauczyć. No nie miał się kiedy tego nauczyć, no bo karierę jaką ma, taką ma, krótką, jest niepokonany, no ale to nic nie znaczy. Doskonale wiemy to, że bycie niepokonanym w boksie to w zależności od tego, jakiego masz promotora i kogo dostajesz, i możesz być niepokonany do końca życia i być 300 na świecie. Takie rzeczy też są. Także absolutnie czekam na ten pojedynek, zobaczę, co się będzie tam działo. Ford na punkty. Jakoś tak mi się wydaje, że Ford na punkty. Jakoś tu przed czasem nie widzę tego. Zupełnie tego nie widzę, natomiast jak się uda, to Staniochowi wygrać, no to czapki z głów, brawo. Okaże się, że ten pomysł z zakontraktowaniem Forda i przeskoczeniem nie jednej czy dwóch, tylko ze czterech półek, jeśli chodzi o rywali Łukasza Staniocha, zaowocował. Brawa za odwagę. Oby częściej. Na gali w Kaliszu, bardzo niedaleko od mojego rodzinnego Poznania, wraca na gali Mateusza Borka, wraca no człowiek, który jest takim pozytywnym mitem. Mit czasami to jest słowo kojarzone pejoratywnie, natomiast takim człowiekiem, o którym się zawsze mówi od lat, że a gdyby wszystko się idealnie ułożyło dla Kamila Łaszczyka, to byśmy dzisiaj go oglądali w pierwszej dziesiątce światowych rankingów. Wiadomo, wygrał z mistrzem świata, który już mistrzem świata nie jest, natomiast mistrzem świata był Tevinem Farmerem. Natomiast tak się nie układało. Te kontuzje to jest coś, o czym mówimy zawsze, jeśli chodzi o Kamila Łaszczyka. Ostatnio znowu, nie dość, że Achilles, to jeszcze nos. Ciągle coś. Bez przerwy jest ten problem z Kamilem Łaszczykiem, niezwiązany z tym, co on robi na ringu, tylko z tym, co się dzieje poza. Oczywiście chodzi o kwestie zdrowotne, tam jeszcze była przez pewien czas kwestia promotorska, która też go przytrzymała, także jakby wymyślić wszystko, co by się mogło sprzysięgnąć przeciwko Kamilowi Łaszczykowi, to takie rzeczy się zdarzyły. Walczy z Valdesem, który tak naprawdę jest pięściarzem, który lubi walczyć z zawodnikami z wyższej kategorii wagowej, bo Valdes jest koguciej. Natomiast tutaj mamy wagę piórkową, ale powiem tak, już w ostatniej walce wygrał Valdes z pięściarzem z wyższej kategorii wagowej, także on się będzie czuł bardzo dobrze. Natomiast tu jest ta walka z pięściarzem, który jest w pierwszej 30, nie pamiętam, czyli 25 czy 26 Valdes w kategorii koguciej w boksreku, którym nawiasem mówiąc nie ma. Dzisiaj przygotowując się, rzuciłem specjalnie nie to, że śledzę boksreka, bo nie śledzę, natomiast jak robię coś, to mówiłem, to jest wygodna sprawa. Co ciekawe, jest tam kilku innych polskich pięściarzy, jest na przykład Wrzesiński, natomiast Łaszczyka w boksreku na tej walce nie ma, czyli jest gala. Wracając jeszcze na sekundę do tego boksreka, bo to już jest męczące absolutnie dla wszystkich, chyba najbardziej dla promotorów i samych pięściarzy. Jest gala, jest człowiek, który walczy na niej. Myślę oczywiście o Wrzesińskim, natomiast człowiek, który jest w głównej walce wieczoru, jego tam nie ma. Jest zero sensu, natomiast no, to jest boksrek, tutaj sensu absolutnie nie ma. Możemy się wdawać teraz, ale ja tego nie będę robił. Kto co usiłuje przeforsować i kto na tym traci, bo inaczej, kto na tym traci, to doskonale wiemy. Pięściarze przede wszystkim. Na przykład, dlaczego tracą pięściarze, jak już jestem przy tym temacie. Przeglądam jak zwykle parę stron internetowych poświęconych zakładom. I walki, i całej gali Mateusza nie ma, na przykład w Las Vegas. Natomiast jest gala Polsatu, można tam obstawić 3 pojedynki. To dlatego, że jedni są na boksreku, a drudzy na boksereku nie są. Natomiast wracając do tego pojedynku tutaj, i to, że jest wyjściowo z niższej kategorii Valdes, to wcale nie jest dobra wiadomość dla Kamila Łaszczyka, bo podstawową zaletą Kamila Łaszczyka na polskich ringach i czymś, czym absolutnie się wyróżniał,
był błyskawiczny refleks, szybkość poruszania się i szybkość zadawania ciosu. Co przeciwko pięściarzowi, który jest z niższej kategorii wagowej, nie będzie tak ważne. Bo wcale mi się nie zdziwił, jakby Valdez był szybszy od Łaszczyka. Powinien być. Bo jak mówię, jest z niższej kategorii wagowej. To samo jeśli chodzi o hand speed, czyli szybkość zadawania ciosu. Powinien być. Absolutnie powinien być. Czyli te dwa największe atuty, praca nóg, umiejętność poruszania się i szybkość zadawanych ciosów, wcale niekoniecznie, mimo że jest z wyższej kategorii wagowej, wcale niekoniecznie muszą działać na korzyść Kamila Łaszczyka. Bo tutaj o petardach nie mówimy, bo ani jeden, ani drugi petardy nie ma. Więc tutaj pojedyncze ciosy niewiele zmieni. Natomiast kombinacje, które mogą dochodzić, mogą zmienić. Ciekawa walka. Jeśli chodzi o walkę Wrzesiński, Julio, tutaj również jest podobna sytuacja, gdzie Julio jest pięściarzem na co dzień walczącym piętro niżej, natomiast w tych kategoriach wagowych, tak jak wiemy, ktoś dobrze jak napisał chyba mi ostatnio, to jest dobry obiad w polskiej restauracji, dwie kiełbasy schabowe i jesteś dwie kategorie wyżej. No prawie jesteś dwa kategorie wyżej. Natomiast to jest taka walka dla Wrzesińskiego, którą musi wygrać i moim zdaniem musi wygrać ją przez KO. Ja wiem, że te 16-0 jest mylące. Ktoś może pomyśleć, że tutaj Julio jest jakimś killerem. Killerem nie jest, natomiast jest solidnym pięściarzem, który dostaje polskiego zawodnika po tym, jak on walkę z Enciną i to zdecydowanie przegrał. Także jaka jest tutaj mentalna odporność, jak on to wszystko zniósł, jeśli chodzi o Wrzesińskiego, to się przekonamy. To się właśnie przekonamy podczas tego pojedynku. Faworytem jest... nie obstawiłem. Zwycięstwo Łaszczyka na punkty stawiam w tym pojedynku, którym będzie miał z Valdesem. A natomiast tutaj przed czasem Wrzesiński, mimo że Wrzesiński bardzo rzadko wygrywa przed czasem, to jest, ryzykuje tutaj mocno, bo jest z tych 22 wygranych walk tylko 6 przed czasem. Dla Wrzesińskiego natomiast stawiam, że tę walkę jednak wygra przed czasem. Musi pójść do przodu i coś udowodnić, bo to nie chodzi o to, żeby tylko te walki wygrywać i dodawać sobie ten plus jeden i nikt z tego tak specjalnie zadowolony nie jest i nic to w karierze Wrzesińskiego nie zmienia. Przypominam, nie jest zawodnikiem, który ma 25 lat, tylko ma 30 parę. To jest jednak ten wiek, kiedy trzeba już zacząć wygrywać, jeśli ma się te ambicje, które Wrzesiński ma. Dwa inne pojedynki Łukasza Wierzbickiego, człowiek z jedną z porażką, który nie tak dawno temu był takim, nie powiem, że wiodącym zawodnikiem tej ekipy Mateusza Borka, natomiast na pewno był w czołówce, albo jak nie jeden, to był dwa, jeśli zawodnik, którego warto było pokazywać. Ostatnio te, nie wiem, czy relacje się zmieniły, czy się nie zmieniły, natomiast widać, że Łukasz, nie wiem, czy ma mniej czasu na boks, czy wiele rzeczy się składa na to, że mniej czasu na ten boks ma, natomiast wraca na ring. Jestem ciekaw, jak wypadnie, podobnie zresztą jak Kamil Młodziński. Taka polska gala, gdzie można fajne rzeczy pooglądać, zobaczyć tych pięściarzy i zobaczyć, czy możemy, bo tak ja oglądam galę, od razu mówię. Czy od razu mówimy tutaj o pięściarzach, których myślimy w formule europejskiej, czy są to pięściarze, którzy będą walczyli na polskich ringach, dawali solidne walki, natomiast ta formuła europejska pójścia wyżej, nie powiem, że im nie grozi, natomiast szanse na sukces są niewielkie, bo może też tak być. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest tak, że mówienie o tym, że ja idę na tytuł mistrza świata albo chcę być mistrzem świata, to automatycznie spowoduje, że ty będziesz bliżej tego mistrzostwa świata. No nie będziesz bliżej tego mistrzostwa świata, bo ja też mogę powiedzieć, że idę na mistrza świata i będzie mniej więcej to samo. Nie ma niczego złego być dobrym pięściarzem na poziomie europejskim. Absolutnie nie ma niczego złego. Nie każdy może być Michaelem Jordanem, nie każdy może być Jankiem Błachowiczem i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo ludzi, którzy lubią, uprawiają sport na super poziomie, natomiast to nie jest ten poziom najwyższy, czyli światowy. Nie ma w tym absolutnie nic złego, także mamy dwie walki obok siebie. Zobaczymy, jak to czasowo wypadnie. Na razie wygląda, że wchodzą jedna na drugie, trzeba będzie jakoś to wszystko połączyć telewizyjnie. Dzień później gala DAZN. Ci z Was, którzy mają DAZN, zobaczą. Przypomnę, tam miał walczyć White kontra Otto Wallin. Walka została odwołana ze względu na kontuzję
Dylana White'a. Dzisiaj zresztą nagrywam to w czwartek. Babicz wystąpił mocno, używając wyrazów uznawanych powszechnie za obraźliwe. Zaatakował wszystkich tych, którzy twierdzą, że ta kontuzja Dylana White'a była udawana. Natomiast później przerzucił również się na Erika Molinę, stwierdzając dokładnie to samo. Tymi samymi żołnierskimi słowami, że co z nim robi, zmiaży go, stłamsi go i tak dalej. Molina oczywiście mówi, że też go znokautuje. To jest ciekawe. Dawno nie oglądałem walki, gdzie nie mówiąc kto wygra, natomiast bukmacherzy są pewni i to jest 10 do 1. Pewni, że tutaj nie ma punktu, że ta walka skończy się przed czasem. 10 do 1. Aby ktoś chciał postawić, że ta walka potrwa na punkty, to może dobrze zarobić. Czyli proste, za 1000 zł można mieć 10 tysięcy złotych, natomiast kompletnie nikt to nie wierzy. 7 do 1 faworytem w tym pojedynku jest, wrzucam w tej chwili taką małą tabeleczkę, Alan Babicz. Natomiast mnie interesuje bardzo, bardzo mnie interesuje, podobnie jak testem dla Łaszczyka może być Valdez, jak testem na pewno dla Staniocha będzie Ryan Ford, tak testem dla pięściarza, o którym się ostatnio mniej mówiło, czyli Marka Matyi, będzie Richard, którego oglądałem w walce z Bivolem, mistrzem świata, jakby nie było Bivołem, przepraszam, mówię polską wersję, Bivołem, i tam w ogóle nie było różnicy między zawodnikami. Tą walkę Bivoł wygrał, natomiast odniosłem takie wrażenie, i nie tylko ja, natomiast każdy, kto oglądał tę walkę, chyba odniósł podobne wrażenie, że jakby Richard miał trochę więcej doświadczenia z zawodnikami tego formatu, to on był, jego ręka poszłaby w górę. Natomiast Marek Matyja, znany przede wszystkim walk ze Stępniem, rusza na podbój Matchroom Boxing i to jest taka walka, jakiej podejrzewam Marek Matyja potrzebował, może nawet wcześniej niż obecnie. Bo to jest taki test, gdzie Richards na konferencji prasowej dzisiaj mówił wyraźnie: wszyscy o mnie jakoś zapomnieli, zapomnieliście, jak wyglądała walka z Bivołem. Jakby mnie zupełnie nie było. Także wiadomo, że Richards ma max coś do udowodnienia. Max. Absolutnie max. Natomiast Marek Matyja w roli takiego spoilera, widzę to. Absolutnie widzę to. Nie mówię, że wygra, natomiast spodziewam się, że naprawdę da dobrą walkę. Mam nadzieję tylko, że nie zacznie się bić, bo jeśli zacznie się bić z Richardsem, a nie robić to, co potrafi, czyli walczyć na spokoju, to może być ciekawa sprawa. Do tego powtarzam to, o czym mówiłem przed chwilą, jeśli chodzi o wypowiedź Richardsa. On będzie chciał Matyję znokautować. Bez dwóch zdań. Zresztą znając jak wyglądają rozmowy z zawodnikami przeprowadzone przez Eddie Hearna przed walce, to jest, on zawsze nastawia zawodnika, żeby szedł na to, żeby znokautował. Nie mówię oczywiście tego zawodnikom, którzy walczą o tytuł mistrza świata, natomiast w takich pojedynkach chcesz u mnie walczyć, chcesz zarabiać, musisz to zrobić efektownie. To nie chodzi o to, żebyś tylko wygrał, dodał sobie ten W, czyli win, do kategorii wygranych i przegranych, tylko ja chcę widzieć efektowny boks, bo za taki płacę. To jest szansa Marka Matyi. To jest szansa Marka Matyi, który potrafi walnąć z kontry. Także to jest bardzo fajna walka. Ja zawsze jestem zwolennikiem takich pojedynków. Jest wielu polskich pięściarzy. Chociażby ten ostatni partner. Ostatni partner przecież Marka Matyi, czyli Paweł Stępień, którzy powinni w takich walkach uczestniczyć. Absolutnie. Wyjechać gdzieś, pokazać. Dlaczego nie? Ciekawa walka. Mimo wszystko jednak stawiam na zwycięstwo punktowe Richardsa w tym pojedynku, natomiast wcale nie uważam, że Marek Matyja jest na absolutnie straconej pozycji. Część z Was pisze mi, nie wiem, pierwsza, druga runda, przecież to będzie rzeźnia od razu. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podoba mi się to zestawienie bez dwóch zdań. No i słuchajcie, mamy jeszcze, bo to nie koniec. Tak jak mówię, no to jest ten szalony koniec października, natomiast co się będzie działo w listopadzie? Nie pamiętam, wrzucam w tym momencie fotę, popatrzcie, co się będzie działo w listopadzie. A w grudniu to już mnie głowa boli, natomiast to jest tylko listopad. Pojedynek Showtime'u, mega sprawa, main event o tytuł WBA, zupełnie nieznaczący. Inaczej, to nie jest w ogóle walka o tytuł, to jest eliminator, bo to jest ten w ramach tego turnieju, który WBA zarządziła, walka James kontra Butajew, to jest walka, która u bukmacherów jest po 50%, dokładnie po 50%. Sprawdzałem u kilku,
po 50%. James 27.1, 12 KO, Butaev 13.0, 10 KO. Tak naprawdę to 12.1, bo walkę jedną Butaev przegrał z Besputinem w Monte Carlo. Oglądałem tą walkę, ultra nudna walka. Tą walkę przegrał, natomiast Butaeva złapano na dopingu i oczywiście odwrócono ten werdykt. Czyli jest 13-0 po 50% dla eliminator. To jest eliminator do tego, kto się spotka z drugą walką eliminacyjną, w której walczyć będzie człowiek, który pokonał Pacquiao, czyli Jordanis Ugas. Trzeba tą walkę wygrać, walczyć o prawdziwy tytuł WBA. Proste, nie komplikujmy spraw. Dla mnie decydującym elementem w tym pojedynku będzie przewaga fizyczna Jamesa, który będzie miał, nie wiem, 5, 7 czy 10 cm nawet przy zasięgu ramion. Trudno będzie Butaevowi cokolwiek zrobić i jeśli miałbym go oceniać po tym przegranym, dobra, nie przegranym, bo gościu był na dragach pojedynku z Monte Carlo, to trochę dziwię się, dlaczego jest po 50%. Może się przestanę dziwić, jak oglądać będę tą walkę. Natomiast na chwilę obecną dziwię się, że to jest po 50% u bookmacherów, bo ja bym jednak dawał tutaj, nie wiem, 70 do 30 dla Jamesa, który też tego pojedynku nie może przegrać, bo wiadomo, o co chodzi. Chodzi mu o to, żeby wrócił do walk o tytuł mistrza świata. Natomiast przegrywając teraz, to wypadasz, nie wiem, z pierwszej ósemki. Podejrzewam, tej kategorii wagowej wypada z pierwszej ósemki. Czyli tu nie ma możliwości porażki. Po 50% to zawsze robimy. I mamy undercard, gdzie nie jest po 50%, gdzie jest pewnie 85 do 15 dla Enisa Butsa, jednego z największych talentów, jakie możecie zobaczyć w boksie. Ja o Butsie mówiłem już kilka razy. Człowiek z Filadelfii, który wszystko potrafi. Następca wielkich w wadze półśredniej, spokojnie, można tak powiedzieć. 24 lata, 27-0, 25 KO, ale nie chodzi nawet o te 27-0 czy 25 KO, tylko o styl. Oglądanie Butsa, bez względu na to, z kim walczy, jest przyjemnością dla oka. Jeden z absolutnie największych talentów, jakie można w tej chwili w boksie amerykańskim i nie tylko światowym zobaczyć. Człowiek, który chce walk z najlepszymi. Człowiek, o którym się mówi, że jakby wyskoczył na Crawforda, to kto wie, jakby to się skończyło. To wyobraźcie sobie, o czym my w tym momencie mówimy i trudno nawet tutaj przewartościować. Inaczej, nie przewartościować, tylko za mocno albo za dobrze mówić na temat Enisa, bo wszystko, co powiemy, to i tak będzie mało, w zależności, patrząc na to, co on pokaże na ringu. Także absolutnie polecam tę walkę. Jego rywalem jest Thomas Dulorme, jeden z wielu portorykańskich pięściarzy, o których się mówiło, że ma przed sobą wielką karierę, natomiast ta kariera troszeczkę została zastopowana przez niego samego. 25 do 5 jego dorobek. Bardzo solidny pięściarz. Bardzo solidny pięściarz, natomiast solidny pięściarz na poziomie 15 światowego rankingu. Natomiast solidny w 15 światowego rankingu to jest za mało dla Enisa Butsa. Zdecydowanie za mało dla Enisa Butsa. On sam mówi o Butsie w tej chwili, Enisie, który mówi, że od roku już mówi, że ja potrzebuję walki z mistrzami świata albo z pierwszą trójką. Także jeśli chcę to w dalszym ciągu podtrzymać, tą swoją narrację, dawajcie mi najlepszych, bo ja jestem wystarczająco dobry, żeby z nimi wygrać nawet, no to wiadomo, że z Dulorme musi wygrać i najlepiej musi wygrać przed czasem. Czyli mamy, podsumowując, bo prawie na jednym oddechu pociągnąłem to wszystko, mamy walkę Matiego Borka, mamy Tomka Babilońskiego, to w piątek mamy DAZN, czyli galę Eddie Herna, no i mamy galę Showtime'u, to też w sobotę. Dzieje się maksymalnie, tak jak mówię, listopad jest jeszcze lepszy, a końcówka, nawet nie końcówka, bo już początek, grudniowe pojedynki, te ostatnie dwa miesiące boksu, to jest boks przez olbrzymie B. Pozdrawiam Was serdecznie, oglądamy i jak mi się uda, to postaram się zrobić na gorąco, zarówno po tym, co się działo na gali Tomka Babilońskiego, jak co się działo w Kaliszu po gali MB Promotions. Trzymaneczko, na razie.